Witam serdecznie w Kryminalnych News, Jaśmin z tej strony, a dzisiaj będzie o gwałcie w sieci. Sprawa, którą chciałam Wam przedstawić, jest w tym momencie bardzo szeroko komentowana w mediach. Jest bardzo dużo różnego rodzaju artykułów, zasypywane są wszelkiego rodzaju portale społecznościowe różnymi wpisami, zdjęciami. YouTube też trochę, że tak powiem, pęka od komentarzy. Więc być może, jeżeli śledzicie media amerykańskie, to coś o tej sprawie słyszeliście, ale pomyślałam sobie, że jest na tyle szokująca, na tyle nawet istotna, że no wypadałoby ją omówić, bo pewne kroki zostały już podjęte, więc mogę spojrzeć na tą kwestię trochę szerzej. O co chodzi? Jest sobie taki pan, Craigen Groome, w tym momencie ma 19 lat. I on w pewnym momencie swojego życia zapoznał jakąś osobę na gdzieś tam online. Ja nie znam szczegółów gdzie. Z tego, co się dowiedziałam, ta osoba to był mężczyzna, z tego co też wiem. Udawał, że jest jakąś dziewczyną i oni zaczęli mieć w jakimś tam stopniu jakąś tam internetową relację. Nie wiem na jakim poziomie znowu, ale się tam bardzo często kontaktowali. W wyniku tej relacji, w wyniku jakichś tam rozmów, które między tymi ludźmi były, czyli między tym nastolatkiem a tym mężczyzną, i to też jest od razu, jest wielka kontrowersja, bo pan Groome twierdzi, że został do tego czynu zmanipulowany, a większość społeczeństwa mu absolutnie nie wierzy. Więc w kwietniu 2013 roku Craigen Groome zgwałcił malutką dziewczynkę, malutką, bo ona miała tak od 12 do 18 miesięcy, więc to, no to było dzieciątko jeszcze. Jeżeli tego byłoby mało, bo to już jest czyn, który dla wielu osób to zasługuje na kastrację, to cały ten gwałt był transmitowany live, wideo live, właśnie podobno za pomocą Skype'a, ale też mi się nie chce wierzyć. Podobno było to tak, że są takie informacje, że to było gdzieś tam w deep web, w sieci cebulowej także udostępniane. Ten gwałt oglądała właśnie ta jedna osoba, to był ten człowiek w Nowym Orleanie, który to całe wydarzenie zresztą sobie nagrał. Craigen Groome, który w momencie tego gwałtu miał 16 lat, tak na dobrą sprawę no właściwie nie został tak od razu złapany. Jak został złapany, to też jest bardzo ciekawa historia, mianowicie zidentyfikowano go poprzez social media. Mianowicie taka strona, ona się nazywa missingcases.com, wielkie trzymanie kciuków i wielkie gratulacje dla nich, że to zrobili. Znaleźli mianowicie screenshoty z tego gwałtu gdzieś tam w jakimś forum pedofilskim czy coś takiego, wzięli je, opublikowali sobie jakiegoś rodzaju ulotki i tak dalej, puścili tą informację, żeby zidentyfikować tego chłopaka, który gwałci tą maleńką dziewczynkę. I w przeciągu kilku godzin praktycznie dostali mnóstwo wiadomości i dotarli do tego, że to jest właśnie taki ktoś, kto po prostu z tym Craigen Groomem chodził do szkoły, bo jak mówię, miał 16 lat, to go mniej więcej zidentyfikował, powiedział, że tak, to jest na pewno ten chłopak. On, nie wiem czy wspomniałam wcześniej, on był zajoły. Taki stan, ajoła. Więc oni go właściwie zaaresztowali kilka dni później. Już potwierdzili, że to jest on. On się przyznał do winy. Okazało się, że to nie był... Znaczy to był jedno... On nie miał jakichś innych sytuacji wcześniej. Przynajmniej nic takiego nie stwierdzono. Natomiast on według tego, co sprawdzali w jego komputerze, w jego tam jakichś zapiskach i tak dalej, on się przymierzał do porwania 3-letniego chłopca, także z zamiarem gwałtu, a być może także niektóre źródła podają, że zabójstwa, natomiast nie wiem jak to miałoby, czy to jest potwierdzone, czy nie, na pewno był to 3-letni chłopiec, była już wyznaczona ofiara i nawet nie wiem, czy nie jakiś tam termin, w którym on miał to dziecko po prostu zmusić, no po prostu zgwałcić, tak? To także miało być, z tego co się orientuję, właśnie transmitowane wideo z tym człowiekiem z Nowego Orleanu. No i on został zamknięty w poprawczaku, w
tym poprawczaku spędził dokładnie 860 dni, niedawno ruszył proces i zapadł wyrok. Dlatego właśnie mówię, że w poniedziałek zapadł wyrok dotyczący tej sprawy. Więc ja Wam zadam takie pytanie, zanim Wam powiem. To powiem Wam tak, najpierw usiądźcie. Jeżeli coś pijecie, to nie pijcie już. I sobie zadajcie pytanie, jaki może być wyrok dla chłopaka, który no w tym momencie już jest pełnoletni, który zgwałcił 18-miesięczną dziewczynkę, już może tak to zaokrąglimy nawet. Niektóre źródła podają, że dwuletnią, więc 18 miesięcy to jest powiedzmy konsensus. Który to nagrał na wideo, miał jakiegoś tam wspólnika i na dodatek planował zrobić to ponownie z innym dzieckiem. Jaki musi być wyrok? Cisza. 10 lat w zawieszeniu. To jest wszystko. On już wyszedł do domu, dostał GPS-a takiego na kostkę, po prostu, że oni będą śledzić każdy jego ruch. Przyznał się, próbował podobno podać informacje dotyczące tego człowieka w Nowym Orleanie, natomiast nikt nie wie, kto to był. On podał jakąś fałszywą tożsamość. Ja mówiłam, że on wcześniej udawał jakąś dziewczynę, czy to może próbował jakiś tam związek, jakiś tam romans online sobie z tym chłopakiem zrobić. Nie wiem, nawet nie chcę w to wnikać. I 10 lat w zawiasach. Jeżeli on spróbuje zrobić coś jeszcze, no to w takim wypadku pójdzie do więzienia. No i dożywotna rejestracja jako przestępca seksualny. Ja o przestępstwach seksualnych mówiłam. Można sobie obejrzeć taki mój starszy filmik, jeden z pierwszych kryminalnych pod tytułem Wioska przestępców seksualnych. Ludzie po prostu są tak maksymalnie wściekli, bo jeszcze ten... Ja Wam mówiłam o Brocku Turnerze, który dostał 3 miesiące. Za gwałt na nieprzytomnej dziewczynie. Ale tu jest chłopak, który zgwałcił dziecko. I on już wyszedł. Jakie są argumenty za tym, żeby go wypuścić? Mianowicie to był taki sędzia, pan sędzia się nazywał... jakoś się nazywał Randy DG. Ja go Wam tam podam linki, to sobie możecie sprawdzić. Że on troszeczkę stawał podczas tego odczytania wyroku, to on stawał bardzo po stronie tego przestępcy, tego gwałciciela nastoletniego, że on jest bardzo młody, że to szkoda chłopaka, że on gdzieś tam pójdzie do tego więzienia i co z tego wyjdzie, że on miał bardzo ciężkie dzieciństwo, przez różne rzeczy przeszedł, więc bardzo był zmanipulowany w ogóle przez tego człowieka online, że był badany psychiatrycznie, że on się poddał temu, że ważne jest po prostu nie żeby go karać, tylko żeby miał odpowiedni jakiś tam jakąś tam opiekę psychiatryczną i tak dalej, i tak dalej. Do wielu ludzi to nie dociera. Jest specjalna petycja, jeżeli macie ochotę, możecie podpisać, żeby tego sędziego odwołać, dlatego że wszyscy powiedzieli, że oni sobie nie życzą po prostu usprawiedliwienia takiego obrzydliwego czynu i po to są więzienia w tym kraju, żeby ludzi zamykać, a nie żeby po prostu mówić im, no to sobie idźcie, bo przecież to nie ma problemu. Jest trochę więcej takich kontrowersyjnych wyroków, które ostatnio Viola zapadły, no ale o tym może innym razem. Więc w każdym razie w ogóle nie ma problemu. Wypowiadała się podobno na jednym z forów internetowych matka tego chłopca, znaczy nie wiadomo na tego gwałciciela, tego nastoletniego Keigena Groma. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy to rzeczywiście matka, bo każdy może podpisać się, że jest. I ona mówiła, że ludzie, wy nie wiecie, jak ja miał ciężką, jakim jest człowiekiem, jak on ciężko przeszedł to wszystko i tak dalej, to wcale nie jest tak, jak wy myślicie, że wyglądało i tak dalej. Nie wiem, jak wyglądało, bo ja nie widziałam tego filmu. On podobno gdzieś jest dostępny, z tego gwałtu. Rodzice nawet tej dziewczynki zgwałconej, podobno jakoś wcale nie mają ochoty, żeby on też poszedł do więzienia, więc ja w ogóle nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Bo sędzia też powiedział, że to dziecko właściwie nie było za bardzo świadome tego, co się stało, więc ono jakoś tam strasznie nie cierpiało, więc ja nie wiem, jak on to dziecko gwałcił. Ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, bo po prostu moja wyobraźnia zaczyna po prostu mieć jakieś takie problemy ze szwankowaniem.
I bo im dłużej człowiek myśli na temat tej sprawy, zaczyna myśleć o obrzydliwych obrzydliwościach i po prostu staram się to wyrzucić ze swojego umysłu, że tak to powiem. Więc istnieje szansa, że po prostu to dziecko w jakimś tam stopniu tylko molestował, tylko że w takim wypadku dlaczego nazywamy to gwałtem, bo to było jasno powiedziane, że on to dziecko zgwałcił. Więc ja wam o tym chciałam powiedzieć. Chłopak wyszedł, jak wiadomo, jego informacja, jak on wygląda, kim on jest i tak dalej, to on teraz są publicznie dostępne, więc raczej łatwego życia mieć nie będzie. No i pytanie jest do was. No, sądzicie, że to była manipulacja, że można kogoś zmanipulować, 16-letniego młodzieńca, do tego, żeby zgwałcił dziecko? Czy to jest kwestia taka, że po prostu on chciał zgwałcić dzieci tak i tak i dalej by to, że tak powiem, robił i dalej będzie robił? Ponieważ opaska na kostkę niekoniecznie musi go powstrzymywać. To nie jest rzecz, która być może będzie całkowicie w jakimś tam stopniu, no, będzie barierą dla niego nie do przekroczenia. Więc chciałam wam o tym opowiedzieć, chciałam, żebyście wyrazili swoje zdanie na ten temat. Czy stoicie po stronie ofiary? Właśnie ta rodzina mnie nie interesuje, dlaczego oni nie chcą, żeby on poszedł do więzienia, taki biedny chłopiec. Czy po prostu sądzicie, że czegoś nie wiemy w tej sprawie? Istnieje taka szansa, to jest świeży temat. Ja się próbowałam przekopać przez wiele danych, żeby wam to pokazać, dlatego że, jak mówię, w każdej takiej nowej sprawie, bo to zawsze jest jakiś wiele, jakiś plotek, jakieś informacji głupawych i tak dalej, wyolbrzymianie pewnych spraw. Czasami w takich normalnych kryminalnych. Ja wam pokazuję sprawę, która jest rozwiązana od początku do końca i w takim wypadku po prostu ja mogę spojrzeć na pewne dane z perspektywy czasu, prawda? Możemy sobie inaczej się do tego podejść, możemy podejść z wielu kątów. Tutaj mamy to na świeżo i jak ja wam mówię, nastoletni gwałciciel dzieci został wypuszczony po prostu bez... No dobra, no spędził tam w poprawczaku trochę czasu, ale nie poszedł do więzienia, poszedł na warunkowe, to wam się nóż w kieszeni otwiera, więc zastanawiam się, czy był jakiś powód, czy to po prostu była tylko kwestia taka, że sędzia lekką ręką po prostu go wypuścił, więc chciałabym się zapytać, jakie wy macie do tego podejście, jakie jest wasze zdanie na ten temat, bo mnie się osobiście wydaje, że więzienia są po to, żeby na nich zamykać ludzi niebezpiecznych, no. I są zawsze jakieś okoliczności łagodzące pewnie, ktoś miał już jakieś ciężkie dzieciństwo, więc... Więc i on jeszcze planował jeszcze jednego, czy jeszcze 3-latka tam złapać, no to trochę słabo, no więc nie można aż tak zmanipulować, żeby zrobił takie rzeczy. Ja wiem, że Charles Manson manipulował ludźmi równo, no ale to też nie zmienia faktu, że po prostu, no jak mówię, więźnia są dla strasznych ludzi, no. Dla ludzi, którzy zrobili coś strasznego. I żeby nie tylko po to, żeby w jakimś tam stopniu oni odpowiedzieli za to, co zrobili, czyli odbyli karę, tylko także po to, żeby ich izolować od społeczeństwa i żeby inne dzieci były bezpieczne. On musiał mieć dostęp do tych dzieci bez jakiegoś większego problemu. Ja nie wiem, kim były te dzieci, to od razu wam mówię. Nie mam zielonego pojęcia, czy to byli jacyś znajomi, czy to była jakaś tam dalsza rodzina. Nie podano tego do informacji, więc to może być jakaś kwestia, to mogą być jacyś tam krewni, znajomi, którzy nie bardzo chcą to dążyć. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tyle wam chciałam powiedzieć. Sprawa, jak widzicie, sami jest szokująca. Więc chciałam się wypowiedzieć, chciałam wam powiedzieć, co na ten temat znalazłam. Bo krąży wiele różnych dziwnych historii. Dobra, dzięki wielkie. Życzę wam miłego dzianka. A jeszcze jedna kwestia. Wiem, obiecam wam teraz trochę polityki. Ja tą politykę przygotowuję, tylko po prostu staram się to przygotować jak najbardziej sumiennie. I z jednej, i z drugiej strony, żeby nie było. Więc ta polityka się na pewno w tym tygodniu jeszcze pojawi. Okej? Dobra. Trzymajcie się. Wspaniałego dnia wam życzę. Buziaki, pa, pa.